Witamy w kolejnym odcinku z Bułgarii. Tym razem pokażemy nieco Burgas i jego atrakcje. Pogoda nam nie dopisała, więc musicie użyć swojej wyobraźni, a także wybaczyć szumy, które powodował nieustający wiatr. Mimo to puszczamy wszystko, co nagraliśmy na żywo, bo chcemy pokazać realny świat, nie spreplanowany materiał jak do reklamy. Nieczęsto zatrzymujemy się i śpimy przy drodze, ale czasem, gdy jest to taka droga i takie widoki, to jak najbardziej zdarza nam się tutaj w takich miejscach zostać na noc. To tak naprawdę nie jest taka zwykła droga, ale jest to taka ścieżka, jakby można powiedzieć, ścieżka zdrowia nad morzem. Tutaj ludzie sobie chodzą na spacery, biegają, jeżdżą rowerami. No raz na jakiś czas ktoś przemknie samochodem, no bo oczywiście chcą tutaj ludzie dojechać. Tam na początku jest duży parking i tam widzieliśmy parę kamperów. No fajne miejsce, zaraz niedaleko Burgas, tutaj zaraz nad morzem, tak więc całkiem przyzwoite. Mieliśmy tutaj dobrą noc, chociaż nie jest to noc dla wrażliwych, bo morze, mimo że jest bardzo spokojne, to z jakiegoś powodu tak strasznie tutaj słychać, jak fale walą, po prostu naprawdę no, niesamowicie, że tak jak uwielbiam szum morza, to nawet dla mnie było troszeczkę za dużo, ale że tak powiem, no to taki mały minusik. Do pracy rano nie wstaję. Wstałam rano, bo się obudziłam, więc zrobiłam piękne zdjęcia zachodu słońca. Wschodu słońca, bo słońce zachodzi tutaj niestety za górką, a nie za wodą. Tak naprawdę trudno powiedzieć, skąd wzięła się nazwa Morze Czarne, ale niektóre plaże mają czarny piasek, a przynajmniej duża jego część. Taki czarny piasek trochę dziwnie wygląda. Nie jest jednolity, miesza się ze zwykłym piaskiem, ale tu jak widać większość jest czarna. No z pewnością jest to niecodzienny widok. Wyobraźcie sobie, jak mocno rozgrzewa się taki czarny piasek. Słoneczny, gorący dzień, nie ma mowy, żeby stanąć gołą stopą. Burgas jest miejscem uzdrowiskowym. Są tutaj lecznicze solanki i błota. No mamy dzisiaj taki pochmurny dzień. Nie wygląda to zbyt zachęcająco. W ogóle chyba w słoneczny dzień też nie za bardzo, bo powiem wam szczerze, no taka zupa tu jest. No teraz tam się odbijają chmury, ale no to taka różowa zupa jest. O bardzo nieapetycznym zapachu. Wejście tutaj kosztuje 2 lewa. No to nie jest majątek. Tutaj są w ogóle jakieś inne sadzawki już w ogóle z jakimś błotem, które wyglądają tylko źle. Bo to przynajmniej jedno wygląda różowo i tak się zastanawiamy teraz, wchodzić czy nie wchodzić, i zaraz podejmiemy decyzję. Tutaj znajduje się drugi taki staw, do którego widzimy, że są drabinki, czyli rozumiem, że powinniśmy tam wejść. Nikogo nie ma, nikogośko, więc nawet nie ma się kogo zapytać. Znaczy fajnie, że nikogo nie ma, bo znowu jesteśmy sami, co uwielbiamy, ale no tak trochę śmiesznie, prawda? No i co, wchodzisz? No a czemu ja muszę pierwsza? A jak ja wejdę, to ty wejdziesz? No to okej, to będę wchodzić. Jak to, jak ci zapłacę? No zapłaciłeś za wejście 2 lewa, szkoda, żeby się zmarnowało. 100 lewa za wejście. 100 lewa za wejście, ja mam tobie zapłacić. No dobre, dobre. To nie jest płyt. Prawda, powinieneś ty wiesz, że ja się poruszę. Wiesz co, może ja tak jednak wejdę. Tak sobie zobaczę, jak to się chowa. A tam nic nie ma, prawda? A nie, to jest płytko. Okay. Jest piasek. No i ileż może być do pasa? Thank you.
czym dalej zagłębiamy się w park, tym coraz ładniej. Jak żeśmy weszli, tu na początku wydawało się tak, no park jak park, taki normalny. Natomiast faktycznie jest bardzo dużo zróżnicowanych ścieżek i alejek z bardzo zróżnicowanymi drzewkami i krzewami. No, chciałam powiedzieć coś mądrzejszego, ale no co mam powiedzieć, no po prostu są drzewa i krzewy. Faktycznie czytałam o tym, że jest tutaj bardzo dużo gatunków różnych i jak się przechodzi tymi alejkami, no to widać właśnie to zróżnicowanie. Więc dla osób, które lubią takie rzeczy, to na pewno bardzo im się tutaj spodoba. Z pewnością o tych kobiercach kwiatowych była mowa w przewodnikach, ale tak jak przy poprzednich rabatach, wiele kwiatków jeszcze tutaj nie ma. No dobrze, no widać, że się starają, bo jest ponasadzane, tylko jeszcze nie zdążyły zakwitnąć biedaczki, więc jak wy przyjedziecie, to na pewno już będą kwitły. Są tu w parku różne ciekawostki, tu na przykład rozmiarówka, proszę bardzo, gdzie pan się mieści? Eska. No bo cycków nie masz, no. Byś miał cycki jak ja, to byś się w Eskę nie zmieścił, no. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Jeśli wam się podobało, być może chcecie wesprzeć nasz kanał i zostać naszym patronem, jak to zrobić, znajdziecie w opisie. Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze, lajki i udostępnienia. Mamy nadzieję do zobaczenia ponownie w kolejnych odcinkach z Bułgarii. Tam jest lądu? Mało, nie obrócisz, musisz cofać. Szukanie tych naszych miejscówek często oznacza, że trafiamy w jakiś taki ślepy zaułek i no niestety musimy teraz cofać. Się nie da nawrócić. Tu jest chyba więcej, nie? No ja bym nie rozumiał. Nie nawrócisz tutaj. Jak nawrócisz? Jak nie ma, gdzie? Już jedź do końca. Szumigi jest. Tam kawałeczek jeszcze dalej, to jest szerzej. Buduje się nowy kompleks.